Jestem właśnie z Asemy, którzy są właśnie po swoim występie. Jak się czujecie? Bardzo dobrze, bardzo fajna publiczność, super występ. Jest gej. Słyszałam jakieś niemoralne propozycje od fanek. Czy często takie otrzymujecie? W sensie, ktoś miał zostać ojcem dzieci? Coś takiego mi się obiło? Ja nie dostałem żadnej propozycji, to musiał być Bartek. Nie usłyszałem tego tekstu, ale jeżeli 500+ będzie szło do mnie, to spoko w sumie. Dobra, już... Boże. Już wiem, że Szymon u was pisze teksty. Mnie to zawsze ciekawiło, jak w ogóle artyści to robią. Czy ty się tak siadasz z białą kartką i piszesz, czy raczej jak myjesz zęby, to ci wpadają jakieś rzeczy? Nie, to jest tak, że na przykład w ogóle ja wszystkie teksty piszę na telefonie w notatkach. I jakby to jest tak, że potrafię na przykład przez parę miesięcy nic nie napisać i potem jednego dnia po prostu dostaję takiej weny i potrafię cały tekst napisać po prostu na jednym posiedzeniu. Więc to jest totalnie losowe. No i często zadają się takie konflikty, że Bartek nie chce śpiewać tego, co ty chcesz, że nie czuje tego jakoś. Jak ty to? To jest tak, że no różnie. To jest, ja przedstawiam mu wiele projektów muzycznych i on je odrzuca. Tak samo on mi przedstawia wiele projektów tekstowych, które też odrzucam. To musimy znaleźć taki kompromis albo coś, co będzie się podobało i jemu, i mi, żeby znaleźć taką najlepszą piosenkę, która pasuje właśnie pod Assembled. A teraz tak od strony bardziej technicznej. Który etap wydawania piosenki jest dla was taki najtrudniejszy? Bo dla wielu artystów jest to ten moment rejestracji dźwięku, gdzie trzeba powtarzać to i postawić też taką kropkę, że to jest ostateczna wersja, tą wypuszczamy. Czy u was jest coś takiego gorszego, czy też to? Nie, najcięższe to chyba jest okres promocji, bo wtedy po prostu trzeba bardzo dużo, po prostu piosenkę, już my znamy piosenkę bardzo dobrze, bo pracowaliśmy na nią przez parę miesięcy i potem jeszcze jest parę miesięcy, gdzie chcemy już tą piosenkę wydać, ale nie możemy i musimy cały czas promować to, nagrywać TikToki i tak dalej. I to może być czasem takie nudne trochę, ale no robimy to. A ty? A jak u ciebie? Który etap wydawania piosenki dla ciebie najtrudniejszy, najnudniejszy? Najtrudniejszy jest etap promocji tej piosenki, w sensie jak ona jest nagrana, nagranie to nie jest problem żaden, przynajmniej dla mnie, ale promowanie tej piosenki to już jest w ogóle takie, no, żmudne bardzo. No dobra, a jakie są takie wasze marzenia, w sensie muzyczne? Czy stadion, jakaś platynowa płyta, kolaboracja z jakimś muzykiem? To plan jest głównie taki, żeby wylecieć do Stanów. Wow. Robić muzykę, no. Tylko że Bartek jeszcze jest w liceum, a już skończyłem, więc muszę na niego poczekać. A moim celem jest, żeby 21 Pilots, czyli Tyler i Josh, usłyszeli kiedyś naszą twórczość, naszą muzykę. Byłbym zafascynowany czymś takim. Super, to życzę wam tego. A ile trwa praca nad taką jedną piosenką? Bo mówiłeś, że parę miesięcy i czy to taki średni czas, czy zależy od piosenki? Myślę, że tak, parę miesięcy, bo to jest tak, że zanim najpierw zrobimy to jakby projekt, potem mamy tekst, no albo tak mniej więcej to w tym samym czasie się robi, potem to trzeba nagrać jeszcze raz w studiu profesjonalnie, potem jeszcze coś, parę wersji tego, potem to dopiero jest gotowe jakby do wypuszczenia, więc to jest... A czy robicie tak, że pracujecie nad jedną piosenką od A do Z, a potem tak. Nad kolejną? Nie. Nie zgoda? Nie, demówek to jest tak, że jak zrobimy demówkę, to może być tutaj kawałek tej, kawałek tamtej i dwie później będą piosenkami, ale tych projektów jest strasznie dużo i musimy wybierać między nimi. Rok temu też byliście u nas i co się od tego czasu zmieniło? Ja mam prawo jazdy. Gratuluję. Dziękuję bardzo. I mamy nową piosenkę. To nie jest duży progres, ale jest. A ja zacząłem dojrzewać. Jakie oznaki zauważyłeś w sobie? Owłosienie. Dziękuję bardzo za tą informację. No dobrze, bardzo wam dziękuję za wideo, było bardzo miło. Dziękujemy bardzo. Dzięki. Dzięki.